Telewizja w Polsce.pl to gorące pytania. Dyta Hołduńska, witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny punkt naszego programu i rozmowa, która powraca na naszej antenie jak bumerang. Pytanie, czy wróci także główny przedmiot tej rozmowy, no w zasadzie osoba. Donald Tusk, czy wróci albo czy testuje, kiedy powinien wrócić do naszego kraju, czy sprawdza, bada opinię publiczną, czy możemy w ten sposób o tym mówić. Pytamy publicystów, którzy już na pewno niejednokrotnie na ten temat rozprawiali, no ale wczoraj miała być ta data, miał być ten dzień, gdy Donald Tusk do kraju wraca i przejmuje władzę w Platformie Obywatelskiej. To nie nastąpiło. W takim razie pytanie, kiedy, czy w tym roku i czy w ogóle Donald Tusk wróci do krajowej polityki? Zanim nasi goście odpowiedzą na to pytanie, to odpowie jedna z działaczek, była kandydatka na prezydenta w Platformie Obywatelskiej zresztą, Małgorzata Kidawa-Błońska. Czy Donald Tusk powinien wrócić do polskiej polityki? Ale on wraca, więc nie powinien. Wraca, bo taką podjął decyzję. No i jeszcze ja się nie podjął, jak rozumiem. I ja się bardzo cieszę, dlatego chyba, że jest coś, o czym my nie wiemy. Powiedział, że tak naprawdę w ogóle nie odszedł z polskiej polityki. To po pierwsze, bo... No dobrze. Powiedzmy sobie szczerze, że każda jego wypowiedź... Piastuje w tej chwili rolę komentatora. Pytanie? To jest bardzo przyjemna rola, bo wtedy A można powiedzieć... A żeby ją zamienił na rolę przewodniczącego Platformy? Bardzo bym chciała, żeby wrócił do Platformy na 100%, dlatego że przed nami bardzo trudna batalia i od Platformy, właśnie od nas będzie bardzo zależało, czy opozycji uda się pokonać Ale PiS i wrócić do normalnie. Ale chciałaby, żeby Tusk wrócił do Platformy na stanowisko jej szefa, to znaczy, że Borys Budka się nie sprawdza. Kiedy ostatnio pani była tutaj i prosiłem panią, żeby pani powiedziała coś miłego o Borysie Budce, no to pani z takim przekonaniem zapewniała nas, że Budka sobie świetnie radzi. Minął miesiąc, Budka sobie nie radzi. Budka wykonał wielką robotę i wykonuje tę pracę, ale my się tylko sobie nie radzi i dlatego trzeba go zastąpić Życie nie jest zero-jedynkowe. Życie nie jest zero-jedynkowe, a rola komentatora to bardzo przyjemna rola. W takim razie zapraszam naszych gości do komentowania. Krzysztof Świątek, Polskie Radio 24, Łukasz Jankowski, Radio Wnet. Dzień dobry panom, witam serdecznie. Czy Donald Tusk wraca do polskiej polityki, kiedy wraca, skoro to takie przyjemne komentować? Bardzo proszę, Krzysztof Świątek. No, Donald Tusk miał wrócić wczoraj. Tak były, takie były zapowiedzi Gazety Wyborczej i tygodnika Polityka. No aż strach stwierdzić, że te gazety, te periodyki się pomyliły, to albo miały niewiarygodne Odwagi. Źródła. Bo w trzech, no ja to właściwie już poniekąd stwierdziłem, ale może jest też tak, nie odmawiając jakby, nie odmawiam rzetelności dziennikarskiej, bo były informacje, że w trzech źródłach sprawdziły. Może być też tak, że Donald Tusk kilku swoich współpracowników no trochę wyprowadził na manowce, dlatego że były te wypowiedzi także wpływowych polityków Platformy, które rzeczywiście mówiły, że Donald Tusk teraz już wraca, były te scenariusze kreślone właśnie, że odbędzie się ten zarząd krajowy, zostanie PO przewodniczącego, a Borys Budka wiceprzewodniczącym. Na portalu Politico ukazał się także taki tekst, który mówił, że i tam było użyte słowo, że Donald Tusk trawi powrót do Polski. No trawi, no to pytanie też, czy strawi, czy dla niego to będzie strawne. Jak wiemy, Donald Tusk lubi raczej wkraczać do gry, kiedy ma ustawione odpowiednio pozycje zawodników, używając jego też ulubionych metafor piłkarskich, i kiedy w gruncie rzeczy ma założenie, że ten, że jakiś pojedynek wygra, albo że w każdym razie jest duża szansa powodzenia. No chyba że też Donald Tusk konsultuje to z jakimiś partnerami z Europejskiej Partii Ludowej, czego też nie można wykluczyć, bo w tymże artykule na portalu Politico było powiedziane, że rzeczywiście w Europejskiej Partii Ludowej huczy o tym, że Donald Tusk ma wrócić do Polski, ale to było tak skomentowane przez anonimowego polityka Europejskiej Partii Ludowej, że to jest informacja na dziś, a jutro jest nieznane. No właśnie, jutro jest nieznane i Donald Tusk mówi się teraz o takim scenariuszu, że wróci może 3 lipca, a po to, żeby przykryć Kongres Prawa i Sprawiedliwości, tak na portalu gazeta.pl mówił inny anonimowy polityk cytowany przez ten portal. Mówi się także, że Donald Tusk miałby wrócić ewentualnie dopiero po wakacjach na jesieni. Na jesieni już może być też zupełnie inna rzeczywistość polityczna. Zresztą Małgorzata
Jabłońska mówi, że polityka nie jest rzeczywistością zero-jedynkową, ale nie jest też rzeczywistością stabilną. To nie jest Pantarei, wszystko płynie, mamy zupełnie nową rzeczywistość polityczną. Prawo i Sprawiedliwość rządzi od 6 lat. Polacy zobaczyli, że można, że jednak pieniądze są, jak się, jak trzeba, i pieniądze, o których mówił Jacek Rostowski, programy społeczne, których nie było za rządów Platformy. No zresztą były prowadzone liczne badania i Polacy nie oczekują na powrót Donalda Tuska. 55% ankietowanych przez Super Express powiedziało, że nie chce powrotu Donalda Tuska. Moim zdaniem Donald Tusk sonduje to, ale testuje rzeczywiście, ale nie wśród Polaków, bo wśród Polaków to już badania pokazały. Polacy, większość Polaków nie chce powrotu Donalda Tuska, bo kojarzy im się z niepopularnymi reformami, masową emigracją i wasalną polityką zagraniczną, z najkrócej określoną przez Radosława Sikorskiego, Angelo, rządź, kieruj i prowadź nas w Europie. Natomiast on testuje pewnie to w różnych konstelacjach politycznych. No rozumiem, że jeżeli miałby wrócić do tej czynnej polityki, to jego zadaniem byłoby zniwelowanie albo wchłonięcie ruchu Szymona Hołowni i być może zniwelowanie albo wchłonięcie Koalicji Polskiej. Być może jeszcze rozszerzenie tego dalej. No, chodzi o wspólny start listy opozycyjnej, bo sam Donald Tusk mówił, że to jest szansa na zwycięstwo. Myślę, że on to sonduje, a jeżeli wśród tych partnerów politycznych uzyska odpowiedź jednoznacznie negatywną, na przykład od Szymona Hołowni, to myślę, że ten powrót będzie coraz bardziej wątpliwy. Prawo i Sprawiedliwość złośliwie, niezłośliwie, ale mówi on na ten temat w ten sposób. To Angela Merkel być może skieruje Donalda Tuska na powrót do Polski. To jest ten zleceniodawca, który miałby szykować dla Donalda Tuska tę nową funkcję. Czy rzeczywiście Donald Tusk jest podatny na wpływy Niemiec, to jedna kwestia. No i druga kwestia, czy rzeczywiście testuje, kiedy wrócić, to druga kwestia. I kolejna kwestia, czy naprawdę przykryłby nie tylko kongres Prawa i Sprawiedliwości, ale Prawo i Sprawiedliwość. Czy jego powrót wywróciłby scenę polityczną na tyle, że przyniósłby nie tylko wzrost poparcia Platformie Obywatelskiej, ale być może nawet pokonanie Prawa i Sprawiedliwości? Łukasz Jankowski. Nie słyszę. Nie słyszymy. Teraz. O, jest. Dobra. Teraz mnie słychać. Tak, też słyszymy, proszę. Zawodzi, no trudno, ale to powiedzimy sobie inaczej. Jak to się mówi, nie kijem go to pałką, to weźmy się za tego Donalda Tuska. Już jest okej, okay, proszę. W sposób, na pewno jest tak, że to jest rewolucja dla opozycji. Że to już widać i w tym, co mówią politycy SLD, czy tam Nowej Lewicy, w tym, co mówią politycy PSL-u, co mówi sami politycy od Szymona Hołowni. Tak, że to jest dla nich no wyzwanie, tak? Wyzwanie dla ich własnej tożsamości, wyzwanie dla ich własnej niezależności politycznej. Powrót Donalda Tuska oznacza wprost no, pewien przymus wasalizacji wobec Platformy. Mniej lub bardziej wyraźny, mniej lub bardziej silny, ale Szymon Hołowia stanie przed bardzo ważnym pytaniem. Czy się podporządkować wizji Donalda Tuska. Nie wiadomo, czy to jest podporządkowanie w ramach jednej listy, jednej partii, zejścia do drugiego szeregu, czy po prostu jakiejś głębokiej współpracy, ale na pewno to wymusi jakąś deklarację, idę z Tuskiem albo idę własną drogą z wszelkimi tego konsekwencjami politycznymi, materialnymi, medialnymi i tak dalej. Więc dla opozycji powrót Donalda Tuska taki realny, nie, że tam patronuje czemuś coś, tylko że realnie będzie, zapowie, że będzie jedynką na liście w Warszawie na przykład, tak? I że kandyduje do Sejmu, to dla opozycji będzie rzeczywiście rewolucja. Dla polskiej sceny politycznej raczej nie, raczej właśnie oddalenie tej rewolucji, bo utrzymanie podziału na dwa bloki. Czy Prawo się cieszy, czy smuci? Nie wiem, czy jak rozmawiam z politykami Prawa i Sprawiedliwości, to z jednej strony jest ten oficjalny przekaz, tak, że Donald Tusk jest dla nas najlepszym przeciwnikiem, bo nikt tak nie mobilizuje naszych zwolenników, trochę zmęczonych potknięciami, niedociągnięciami, praktyką władzy ostatnich 6 lat, że to jest dla nas coś niezwykle miłego, bo on za nas robi robotę mobilizacyjną naszego elektoratu. No, a z drugiej strony, jak tak się popytasz szczerze, to Donald Tusk będę wygrywał z Prawem i Sprawiedliwością i ma jakiś kapitał, zwłaszcza zagraniczny,
i podskórnie jego powrót rodzi pewną obawę w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Zaczynamy natomiast sam fakt, co się przeciąga, już ostatnie zdanie, sam fakt, że no, tygodnik Polityka działa w pewnej symbiozie z Donaldem Tuskiem. Tak, jeśli ktoś wypuszcza, to zapewne za wiedzą i pewną zgodą Donalda Tuska. Wątpię, żeby to był w ogóle humbug, tak? żeby Polityka puściła tego typu newsa z powietrza. Tak? Musiała mieć pewne twarde informacje. Najbardziej prawdopodobne jest to, że sam Donald Tusk się rozmyślił. Tak, że to nie ten moment, że jeszcze coś, jeszcze poczekam, jeszcze jeden analiz, jeszcze jeden sondaż, jeszcze jedna konsultacja z Merkel czy Bóg wie z kim, tak, że on ciągle się waha, tak, ciągle stoi w rozkroku, ciągle stoi na progu albo w jedną, w drugą stronę. No i sam ten fakt jego wahania no, nie najlepiej wróży jego powrotowi. A co musiałoby się wydarzyć, żeby Donald Tusk nabrał tej pewności, żeby się zdecydował na powrót? Krzysztof Świątek. Moim zdaniem to w nawiązaniu do tego, co mówił Łukasz Jankowski, to znaczy musiałby dostać jakieś zapewnienia, o czym wcześniej też mówiłem, ze strony tych potencjalnych partnerów politycznych. No, Platforma jest przetrącona, ma słabe notowania, bardzo mocno też skręciła w lewo, co rodzi pytanie, czy faktycznie pozyska, dzięki temu pozyska młody elektorat. Więc, no, ale zakładam, że właśnie zadaniem było to, żeby przede wszystkim stłumić albo osłabić, albo jak ja powiedziałem, wchłonąć ruch Szymona Hołowni. Gdyby na to były szanse, albo gdyby Szymon Hołownia zadeklarował tak, że zbudujmy wspólną listę, bo to da nam szansę na zwycięstwo nad PiS-em. Do tego jeszcze Władysław Kosiniak-Kamysz tak to zadeklarował, no to wtedy Donald Tusk moim zdaniem ten powrót byłby coraz bardziej jego prawdopodobny. Natomiast czy Donald Tusk jest gotowy po takim pełnieniu lukratywnych, bardzo wygodnych, niektórzy powiedzą synekur w instytucjach europejskich, teraz w Europejskiej Partii Ludowej, do takiej ciężkiej charówy politycznej? No tu Łukasz Jankowski mówi o tym, że miałby wystartować jako jedynka z Warszawy. No to trzeba pociągnąć, to trzeba pojeździć po Polsce, uczestniczyć w spotkaniach. No to jest charuwa polityczna. Polityka jest, to jest też mrówcza, ciężka robota, spotkania, uściski dłoni, prowadzenie kampanii, myślenie o strategii, o programie. Donald Tusk nigdy nie był chyba specjalnie znany z takiej twardej właśnie roboty politycznej. Raczej robili ją za niego inni, chociażby Grzegorz Schetyna, od taki też polityk, który teraz no, liczy na ten powrót do Donalda Tuska. A przede wszystkim przypomnijmy, że Donald Tusk chciał zostać prezydentem. On nie myślał o tym, żeby zostawać premierem. On przede wszystkim chciał zostać prezydentem, no ale wybory prezydenckie przegrał. Jeśli będzie szansa na wspólną listę, bo tylko taka lista poszerzona, czy przynajmniej wedle aktualnych sondaży, daje nadzieję opozycji chociażby na cokolwiek, na ugranie być może lepszego dużo wyniku niż to było w sytuacji wyborów europejskich, to wtedy Tusk być może będzie wracał. Być może, tak jak mówiłem, będzie zachęcany też przez polityków europejskich, bo wiemy o tym, że Polska i Węgry cały czas są kością niezgody. Więc jeżeli będą rozmowy na szczycie, no Donald Tusk wszedł na salony europejskie, więc rozumiem, że takie rozmowy też prowadzi być może właśnie z Angelą Merkel, być może z innymi politykami Europejskiej Partii Ludowej, no to wtedy ten jego powrót będzie coraz bardziej realny. A czy wróci w 2025 roku na kolejne wybory prezydenckie? Czy to zbyt odległa data, zbyt mglisty scenariusz? Łukasz Jankowski ostatnim zdaniem w tym punkcie programu. No nie, na pewno wątpię, żeby Donald Tusk jako jednak poważny polityk snuł plany na 4 lata do przodu. Tak się nie robi w polityce. Za dużo zmiennych wahań. To jest nierealne. Donald Tusk, jeśli myśli o powrocie, to najwyżej w horyzoncie następnych wyborów parlamentarnych za 2 lata, bo to jest horyzont, który da się jako tako w polityce zaplanować. Na pewno nie myśli o dłuższym terminie, o prezydenturze, bo to byłoby bez sensu. Mm-hmm. Łukasz Jankowski i Krzysztof Świątek naszymi gośćmi. Za chwilę wracamy. Będziemy mówić jeszcze o tym, co wczoraj w Sejmie bardzo gorąco, i o tym, czy Jacek Sasin zdoła poprowadzić czy rozwikłać spór pomiędzy Polską a Czechami w sprawie kopalni Turów. To za chwilę.